Dziękuję bardzo. Nie pada, tak to będę grał dalej. Ale zmienię. No niestety, kurczę. Ale nie będzie powodzi, bo chciałem tylko powodzi zagrać, ale. Zagraj, Marcin! Nie chciałem generalnie. Dawaj, no, dawaj! To same, nie, bo jest tej samej tonacji, to zmienię. Nie planowałem, ale. Może tak być, nie będziemy przystało. Nie przystało. No inaczej nie da rady. Jest taka mała rzeczka we Wrocławiu, się nazywa Bidawa. Nie wiem, czy wiecie, ale jak we Wrocławiu są wielkie powodzie, to nie Bidawa, to nie Odra zalewa, a Bidawa. Ta piosenka traktuje o różnych rzeczach, które staną się, kiedy w końcu przyjdzie ten sądny dzień. Ponieważ arogancja i pycha w tym mieście jest tak wielka, że nie ma jej rady, no po prostu musi się to w końcu skończyć i to się stanie jak mówi pismo. Najpierw się zacznie od wody, nie wiem czy pamiętacie pismo, a później będzie ogień. Więc ta piosenka na razie opisuje tylko pierwszą część tej zagłady. Piosenka się nazywa Bidawa Wylewa. Bidawa Wylewa, tupi okoliczne drzewa. Ludzie wynoszą rzeczy z piwnicy. Mała Hania goni, bo stoi śpiewa. Bidawa wylewa, będzie komu powód jak trzeba. Czy pomoże pani przenieść worki? Pójdę sąsiada, gdy Bóg się giewa. Bidawa wylewa, woda, woda wciąż wylewa. Miasto uspokaja, ale ludzie widzą swoje. Kto wie, że miastu ten nie ucieka. Bidawa wylewa, miasto co mostu zalewa. Na obwodnicy panuje panika. Na jaką upadnie ten kaleka. Woda wylewa i czeka. To stworza z Wrocławia. Ten już ucieka. Podobno po Wrocławiu jakieś pola i zalewa. Prac, latarki, znajdź gumiaki. Nadchodzi ulewa. Bidawa wylewa, przewody, 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 teraz widzisz, tu trzeba przeciąć, normalnie włączyć. I czeka, a woda, woda wciąż się zbiera. To może, ten już ucieka. Bo czemu, czemu Bóg się tak gniewa? Bo Sky Tower budują do nieba. Pełnej pychy dzieło inżyniera. Kiedy Bóg to widzi, wtedy przeżył kościele. W sumie ten aparat ma już 10 lat, jest tak stary. Gwiazda, być nie jak cholera. A Boga zawsze że nie ma. Jak cholera to zabiera, cokolwiek nie robię. Jeżeli faktycznie coś się stanie, no to jest tak stary. To trudno. Zdarzyło się w końcu. Tak. Ej, bym teraz kupił nowy, się wykosztował, kurczę. No to by było... Ach, och. Fakt, że nowe są dużo lepsze, ale... To były wydatki nieprzetworzone. A takie są koszty robienia biznesu.
Słuchajcie, kontynuując wątek mięsny naszego programu i wątek prawidłowego odżywiania się, bowiem ta piosenka traktuje o bardzo poważnym i niestety bardzo smutnym problemie, jakim jest anoreksja u młodych dziewcząt. Nie wiem, czy wiecie, anoreksja jest bardzo poważnym problemem i to mówię bardzo serio. Jest przyczyną wielu śmierci, jest przyczyną wielu zaburzeń psychicznych. I dla jasności ja w tym miejscu chcę powiedzieć, że mężczyźni są równie winni temu zjawisku, jak i kobiety, a być może mężczyźni są nawet bardziej winni temu zjawisku. Kiedy szedłem ulicą, a właściwie stałem na ulicy z kolegą i przechodziła ulicą pewna bardzo piękna, okrągła trochę kobieta, że tak powiem, miała piękne łuki, już się wyrażę. I ja zacząłem w mojej głowie wyobrażać wszystkie rzeczy, które bym z nią zrobił. Zacząłem fantazjować w ciągu dnia. I kolega się na nią patrzy i mówi: Ed, ale gruba. I bo to jest wielki problem. Ja teraz, korzystając z faktu, że tutaj jestem, i biorąc pod uwagę, korzystając z faktu, że są tutaj liczne dziewczyny, chcę zaapelować ze sceny. Dziewczyny, jedzcie. Kształty są zawsze w modzie. Im starszy jestem, tym bardziej doceniam, wierzcie mi. Zrobiłem to samo intro na pewnym koncercie i po koncercie podeszła do mnie pewna szczupła dziewczyna i mówi: jedzcie? Ale gdzie mamy jechać? Na co ja jej mówię: hej dziewczyny, twój chłopak karmi cię tylko frazami, wyglądasz jakoś marnie, chodź do mnie, dam ci kanapkę, salami. Hej dziewczyny, twój chłopak karmi cię tylko słowami, wyglądasz coś mizernie, zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz zniknie w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda, bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba, grubo za chuda. Ten twój chłopak chce tobą posmarować chleb od rana, lecz jak można kimś posmarować chleb, kiedy nie masz tłuszczu ani grama. Ten twój chłopak to wirtuoz słowa, wszystkie słowniki PWN-u są jego. Nie zrobię, o co go poprosisz. Lecz na pewno wytłumaczę ci, dlaczego on nie poci się. On perspiruje, on nie je, on konsumuje. On zna wszystkie słowa w słowniku, jakie tylko trzeba. Ale wszystkie słowa świata nie zastąpią ci chleba. Twój chłopak karmi cię tylko słowa, wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę, salami. Zaraz gikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cudy. No jesteś grubo za chuda, skrajnie nie gruba, grubo za chuda. Nie ufaj humanistom, oprócz swych słów nie mają niczego. Pan Jan Gruta powiedział kiedyś mi: lepiej kłaść kapelki, cokolwiek konkretnego basenymi słowami nie osiągniesz nic. Jaka to byłaby fajna kończyna. Jest mała, chodźmy do mnie. Ja zamiast słów dam ci co zjeść i rzuć diabły tamtego kolesia. No chyba do skrabli chcesz go mieć. Hej dziewczyno, twój chłopak karmi cię tylko frazami, wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, zainteresuj się węglowodanami. Zaraz gikniesz w oczach, jaka byłaby szkoda stracić takie cudo. Bo jesteś grubo za chudo, skrajnie nie grubo, grubo za chudo.
Marcin! Dziękuję bardzo. Teraz miałem zagrać inną piosenkę, ale... Na specjalne życzenie, ze specjalną dedykacją dla młodzieży, która nigdy się nie starzeje. To jest piosenka dla młodzieży. I zażyczył ją sobie Nestor tutejszego rodu, jeśli mogę się tak wyrazić, mogę tak się wyrazić. Także to piosenka idzie z dedykacją dla Nestora tutejszego rodu. Piosenka się nazywa Narkotyki. Ale też dla młodzieży. Może jesteście w szkole średniej, gimnazjum i myślicie, patrzycie się na swoich kolegów i myślicie, którzy palą papierosy, piją alkohol, uprawiają seks, nieodpowiedzialny wręcz. Myślicie, czemu ja nie jeszcze tego nie robię? Otóż ta piosenka nosi z sobą bardzo pozytywny przekaz, który i wręcz myślę, że sprzedam to ministrowi edukacji narodowej i wydamy single i zarobimy dużo pieniędzy. Ten przekaz tej piosenki jest: najpierw zróbcie karierę, jak już będziecie mieć forsę, to możecie chlać, ćpać, uprawiać seks, ile chcecie. I to jest pozytywne przesłanie tej piosenki. No dobra. Młodzież siedzi w parku, świetnie się bawią. Powiedzieli, że idą na piwo, a lekcje odrabiają. Przychodzi kolo, proponuje jakie zioła. Oni mówią, kurczę, jakie zioła. Najpierw szkoła! Najpierw skończymy szkołę. Będziemy mieć wyniki. Dopiero wtedy zaczniemy brać narkotyki. Najpierw skończymy szkołę. Kłóć się ze mną, matka ma pretensje. Matulu kochana, czasu nie mam, iść wolę odrabiać lekcje. Synu, kiedy w końcu pójdziesz na dyskotekę? Ojcze szanowny, nie mam czasu dziś, robię gramatykę. O! Na dziecko na szkołę, będziemy mieć wyniki. Dopiero wtedy zaczniemy brać na dziecko, żeby szkołę. Jak ta płyta? Miksa jest. Tu się prysa? Nie? Tak się prysa? Trudno się opanować, nie? Od razu. U mnie zamrożone. Ale wiesz, to jest krzy obiegu. Ci, którzy czują muzykę, po prostu odnoszą się zawsze. Jest piękne. Się w życiu przyda, nawet ortografia, zwłaszcza gramatyka. Nie ma żadnego obciachu, by się uczę dobrze, bo sobie poużywam, jak już skończę szkołę. Tak nie skończymy szkołę.
nie czas na narkotyki, nie czas na głupie chanie, nie ma niczego banalniejszego niż to cięcie buntowanie. Nie czas na narkotyki, nie czas na głupie chanie, nie ma niczego banalniejszego niż... Kiedy? Niedługo wybory lokalne. Nie wiem, jakie tutaj macie ustawę samorządową tutaj w Wielkiej Lipie. Nie wiem, jakie macie kandydatów na sołtysa. To jest gmina, jak to jest? Jeśli ktoś ma jakieś właśnie propagandę, którą chciałby tu zrobić, słuchajcie, to jest świetny sposób na zjednanie sobie wyborców. Właśnie takie spotkania, takie festiwale. Ja nie kandyduję, wbrew temu, co ludzie mnie pytają w kółko. Nie kandyduję do lokalnych gremiów wrocławskich. W każdym razie, ale co się stanie, nie jest tak bardzo wielkiej Lipia. Na pewno na ulicach Wrocławia zobaczycie masę ludzi, którzy wam będą rozdawać ulotki, będą wam mówić, że zrobią wam dobrze. I ta piosenka mówi o tym, zresztą zobaczycie, piosenka mówi. I z tego co wiem, kolega Góra, jesteś gotowy? Kolega Góra, ziemia do góry, hej. Będzie. Dobrze, dobrze, ciepło będzie, czy jest gotowy. Po prostu daj sygnał, Marciu. Daj czadu po prostu. Bez sygnału może. To było w Chorzowie, widziałam. Był koncert. Dobra, to na razie nie, bo nikt nie płaci gra, to może niekoniecznie. Nie, teraz tańczę w tym piosence. Tańczę w tej piosence. No dawaj. Słuchajcie mojej historii. Kto ma uszy, niech słucha. Szedłem kiedyś ulicą. Jakiś młody człowiek wręczył mi ulotkę. Na tej ulotce napisane było to: zagłosuj na mnie, zrobię ci dobrze. Mówię mu: młody człowieku, czemu roznosisz cudzą ulotkę? Nie rozumiesz, że tylko góra i dół, ty jesteś na dole? Tak jest góra, gdzie siedzisz przy stole. Jest dół, gdzie czyści stół i roznosi cudzą ulotkę. I on na mnie spojrzał z takim samym niedowierzaniem, tak jak wy na mnie teraz. I mówi tak, jak młodzi ludzie mówią. O co kuna kamane? O co kuna kamane? Jak nabiję tylko ten młodzieżowy beat, to wytłumaczyć trochę dokładnie. Go górajdu, górajdu, a my siedzimy w stole, a my czyści stół jest go. Górajdu, górajdu, a my siedzimy w stole, a my czyści stół jest go. Górajdu, górajdu, a my siedzimy w stole, a my czyści stół jest go. Górajdu, górajdu. Nie ma prawa, nie ma lewa. Nie ma lewa, nie ma prawa. Komunistów nie ma. Kapitalistów nie ma. Nie ma białych, nie ma czarnych. Nie ma czarnych, nie ma białych. Tańcuj. Nie ma ładnych, nie ma brzydkich. Tańcuj, zobacz. Nie ma brzydkich, nie ma ładnych. Są tylko małpy. Małpy. Albo golone małpy. Albo golone małpy. Są tylko małpy. Małpy. Albo golone małpy, albo golące małpy. Małpy na górze mówią małpom na dole, że będą się opiekować, że zrobią im dobrze. Małpy na górze mówią małpom na dole, że będą się utroszczyć, że zrobią im dobrze. Góra mówi dołowi: bronić, bronić, to nie tylko ciebie. Golić, golić, twoje pieniądze będą. Dzwonić, dzwonić, po czym wrócą znowu? By cię golić, golić, au! Hej! Górajlu, górajlu, a my siedzimy w stole, a my czyści stół, tak jest! A to jest goloną małpą, jesteś golącą małpą, jesteś goloną małpą, jesteś golącą małpą. Banana, 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 banana
rzekł, żeby się w telewizji pokazywać. W szkole nauczyciele, żeby posłusznie szkolić, że tak właśnie ma być, że ma się grzecznie chodzić. Kontrole w gazetach będą robić uczne spory, żebyś myślał, że testuje się czymś podrym. Już usłyszał ci banana, by był zadowolona, przy tym zabiorą dzieci, która była najedzona. Bo tylko to, co tu robi, ma znaczenie, sorry, góra. O Matko Boska, tego też się nie spodziewałem. Kierownik rektorów, to zmieniaj, to boli, to tu na górę zawsze robi. Kierowników rektorów, to zmieniaj, to boli, zawsze robi. Zmieniaj, to boli, to tu na górę.